Cześć. Dzięki uprzejmości firmy Panasonic Polska miałem możliwość w ostatnim czasie testować aparat Panasonic S5-2 wraz z obiektywem 1260 f3.5-56. Czyli taki zestaw. O, możecie się przyjrzeć, że to jest dokładnie to, co mówię. I ten mój test to nie będzie test laboratoryjny, ani nie będę Wam opowiadał o specyfikacji technicznej. No bo w prawdziwym życiu fotograficznym nie fotografujemy zazwyczaj tablic testowych, a specyfikację techniczną to każdy sobie może sam przeczytać na stronie producenta. Zamiast tego pokażę Wam po prostu trochę zdjęć, które dadzą Wam już dość konkretny obraz na temat tego, co to jest za aparat i jaką klasę sobą reprezentuje. A dla użytkowników aparatów Micro 4 trzecie, żeby mieli jakiś punkt odniesienia, niektóre zdjęcia z S5-2 porównamy sobie z prawie takimi samymi zdjęciami zrobionymi aparatem Panasonic GH5 z obiektywem Olympus 1240 f2.8 Pro. Najpierw zaproszę Was do obejrzenia zdjęć wraz z omówieniem, a wnioski i ogólne wrażenia zostawimy sobie na koniec. Na zdjęciach widzimy nabrzeża szczecińskiej Łasztowni. Aparat był ustawiony w tryb A, czyli preferencji przysłony, balans bieli automatyczny, a profil kolorystyczny to standard, ale obecnie widzicie czyste pliki RAW otwarte w programie SilkyPix 8 SE z wyłączonym domyślnym wyostrzaniem. Zerknijmy na zakres ogniskowych. Oto zdjęcie zrobione przy 20 mm, a to przy 60 mm. Popatrzmy też na inne ujęcie. 20 mm. I 60 mm. Ponieważ wcześniej wspomniałem o profilu kolorystycznym, a był to profil standard, zobaczcie dla porównania, jak wyglądają JPEGi wygenerowane przez aparat w zestawieniu z czystymi RAWami. A teraz porównajmy sobie kilka zdjęć zrobionych S5-2 z GH5. Oto zdjęcie z S5-2, czysty RAW. A to GH5, też czysty RAW, w obu przypadkach wyłączone domyślne wyostrzanie w programie SilkyPix. Widać, że zdjęcia są w sumie bardzo podobne. Oba aparaty działały w trybie A, czyli preferencji przysłony, jednak różnią się zabarwieniem. Automatyczny balans bieli w GH5 ustawił się na wartości 5730 kelwinów, a w S5-2 na 5639. To nie jest duża różnica. Wyrównajmy jednak oba zdjęcia do poziomu 5600. Jak widać, różnice wciąż są duże. Oba aparaty reprezentują zupełnie inne podejście do odwzorowania kolorów. W S5-2 da się zauważyć większy udział niebieskości, co jest szczególnie widoczne w obszarze cieni. Starając się przywołać faktyczny obraz tamtej sceny, wydaje mi się, że niebo jest bliższe rzeczywistemu w GH5, ale cała reszta kadru jednak w S5-2 i to pomimo widocznej zwiększonej zawartości niebieskości w cieniach. Warto zwrócić też uwagę na szerokość kadru. Choć oba obiektywy były ustawione na taki sam kąt widzenia, 60 mm w S5-2 i 31 mm w GH5, kadr z S5-2 jest wyraźnie szerszy i to pomimo tego, że ogniskowa w Olympusie była ustawiona na minimalnie dłuższą niż połowa wartości, bo 31 mm. Tu warto przypomnieć, że by uzyskać ten sam kąt widzenia w aparatach systemu Micro 4 trzecie, co w aparatach pełnoklatkowych, ogniskową w Micro 4 trzecie musimy ustawić w połowie wartości ogniskowej aparatu pełnoklatkowego, a więc tu odpowiednio 30 i 60 mm. Musimy wszak pamiętać, że mamy do czynienia z różnymi proporcjami obrazu. 3 do 2 w przypadku aparatów pełnoklatkowych i APS-C oraz 4 do 3 w przypadku aparatów Micro 4 trzecie oraz średniego formatu. Zerknijmy teraz na parametry zdjęć. Oba aparaty pracowały na bazowym ISO, które jest różne dla każdego z nich. W S5-2 jest to ISO 100, a w GH5 ISO 200. Przysłonę ustawiłem tak, by mieć taką samą głębię ostrości. A więc po uwzględnieniu ekwiwalentów w S5-2 było to f5.6, a w GH5 f2.8.
Automatyka aparatów dobrała więc czas migawki odpowiednio do optymalnego naświetlenia sceny. W S5-2 była to 1,4 sekundy, a w GH5 aż 1,6400. Jest to bardzo duża różnica. Obiektyw Panasonic 2060 f3.56 pozwala na robienie całkiem przyjemnych zbliżeń, choć najlepsze rezultaty osiągniemy na najszerszej ogniskowej, czyli 20 mm. W środkowej części ogniskowych radzi sobie pod tym względem najgorzej, nieco lepiej na najdłuższej. Sprawdźmy jeszcze ostrość obiektywu na najbardziej popularnych przysłonach. Jeśli przyjrzymy się zdjęciom w powiększeniu, da się zauważyć, że najlepsze efekty da przysłona F8. Zarówno F5.6, a więc maksymalnie otwarta przy 60 mm, jak i F16 są nieco mniej ostre. Wyostrzanie programowe było wyłączone. Ale żeby mieć pogląd, jak dużą robotę potrafi zrobić wyostrzanie, porównajmy zdjęcie z przysłoną F5.6 bez wyostrzania i z wyostrzaniem ustawionym automatycznie na domyślną wartość w programie SilkyPix. W porównaniach między aparatami o różnych rozmiarach matryc interesującą kwestią jest działanie w kiepskich warunkach oświetleniowych, co wiąże się często z koniecznością używania wysokich wartości ISO. Zobaczmy więc, jak w tego typu sytuacji poradziły sobie oba aparaty. Oto aparat S5-2, a teraz GH5. W pliku z GH5 zmieniłem temperaturę barwową na taką samą, jaką automatycznie ustawił S5-2, ponieważ GH5 nie poradziła sobie tutaj z automatycznym balansem bieli i w oryginale zdjęcie było zdecydowanie zbyt ciepłe. Zwróćmy uwagę, że oba pliki mają tą samą wartość, ISO 4000. Również oba pliki to czyste RAWy z wyłączonym wyostrzaniem i jakimkolwiek odszumianiem. Gdy powiększymy pliki, widać wyraźnie przewagę większej matrycy. Szum z GH5 jest zdecydowanie mocniejszy, ogólna jakość zdjęcia również jest wyraźnie niższa. Tutaj przewaga aparatu pełnoklatkowego, jakim jest S5-2, jest bezdyskusyjna. Te dwa zdjęcia nie wyczerpują oczywiście tematu porównania działania aparatów w słabym świetle. Ledwie sygnalizują. Dlatego tą kwestią zajmiemy się głębiej w jednym z następnych filmów. Popatrzcie jeszcze na kilka zdjęć. Nie są to bynajmniej dzieła fotografii ulicznej, raczej dość przypadkowe fotki dla wyrobienia ogólnego poglądu. Nie przegapcie kilku porównawczych fotek z GH5. Zerkajcie na opisy. A za chwilę zobaczymy się we wnioskach i ogólnych wrażeniach. Jakie są więc moje ogólne wrażenia z testowania aparatu S5-2 z obiektywem 12-60-3556? Bardzo dobre. Ogólnie S5-2 to świetny aparat. To jest aparat, który daje obraz bardzo wysokiej jakości, ale tak naprawdę to będziecie mogli to dopiero zobaczyć i w pewien sposób doświadczyć nas w następnych filmach. Mogę Wam powiedzieć jedynie tyle, że choć obiektyw 2060-3556 to dobry obiektyw, to jednak w żaden sposób nie wydobędzie on całego potencjału S5 w wersji drugiej. Jest to obiektyw, który jednak warto mieć, jeżeli jesteś tak zwanym kreatorem treści. Oprócz różnego rodzaju zdjęć, które nie muszą być super artystyczne i super wspaniałe, wystarczy, że będą dobre lub bardzo dobre. A więc jeżeli oprócz zdjęć robisz też materiały wideo i też niekoniecznie zależy Ci na super płytkiej głębi ostrości, a raczej zależy Ci na szerokim kącie, bo 20 mm to jest dość szeroko przecież. I w ogóle ten zakres ogniskowych 20 mm do 60 mm, czyli od szerokiego już naprawdę kąta, szerszego niż takie popularne i standardowe szerokie 24 mm do 60, czyli takiego dłuższego standardu, to jest bardzo fajny zakres i bardzo użyteczny.
Niemniej, jeżeli chcielibyśmy się bawić w taką trochę bardziej zaawansowaną wideografię, bądź w bardziej zaawansowane sesje portretowe, to oczywiście lepiej sprawdzą się inne, również znacznie droższe obiektywy. Niemniej, to nie znaczy, że tym obiektywem nie można też zrobić fajnej sesji portretowej. Zdradzę Wam tajemnicę, zobaczycie to w najbliższym filmie. Co do ergonomii samego aparatu, może wielkości ciężaru i również ergonomii. Jeżeli chodzi o wielkość, ten aparat właściwie jest taki sam jak GH5. I ciężarem różnią się też bardzo nieznacznie. Być może w większym stopniu zależy to od zapiętego obiektywu. Natomiast jeżeli chodzi o ergonomię, też jest bardzo podobnie. Spust migawki leży w tym samym miejscu, mój wskazujący palec powędrował automatycznie tam, gdzie ten spust migawki leży. Co jest ewidentnie lepsze, to podparcie pod środkowy palec. Tutaj jest zdecydowanie wygodniej, to prawda. Natomiast umiejscowienie oraz specyfika joysticka, który służy na przykład do zmiany punktu ostrzenia, wydaje mi się, że to było lepiej zrobione w GH5, ale być może jest to kwestia przyzwyczajenia. Tutaj właśnie musiałbym się przyzwyczaić do tego nowego, zmienionego położenia i kształtu joysticka. Słowem, czy zestaw Panasonic S5 II z obiektywem 20-60-35-56 to dobry i ciekawy zestaw i warto? To zależy. Aparat S5 II jest świetnym aparatem i tak, zdecydowanie warto. Obiektyw 20-60 to dobry obiektyw, ale czy warto go mieć? To zależy. To zależy od tego, co robisz. Ja osobiście nie za bardzo widzę zastosowania tego obiektywu w mojej fotografii, ewentualnie może jako obiektyw rezerwowy, to tak. Natomiast po prostu do tego, czym ja się zajmuję, lepsze będą inne obiektywy. Jeżeli miałbym się decydować, to wybrałbym inny obiektyw. Niemniej, całkiem prawdopodobne, że dla wielu użytkowników będzie to naprawdę bardzo fajny obiektyw, przynajmniej na start. I na dziś to tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Polubcie film, jeżeli Wam się spodobał. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli podobają się Wam moje filmy. Jeżeli chcecie, to możecie sprawdzić dostępność oraz cenę omawianego dzisiaj sprzętu w serwisie Ceneo. Linki macie w opisie filmu. A jeżeli chcecie wesprzeć kanał, to można to zrobić albo poprzez wirtualną kawę, albo poprzez serwis Patronite, do czego gorąco zachęcam. I zapraszam na kolejne filmy. A powiem Wam jeszcze w tajemnicy, że będzie jeszcze przynajmniej kilka filmów o S5 II. No to pa!